Siemanko, byczki, z tej strony Lisandro Lopez i dzisiaj lecimy z Player Pickiem na Road to Glory. Dlaczego Player Pick? No bo Player Pick oddaje, a jak oddaje, to trzeba go zrobić i standardowo 2000 łapeczek do gry pod tym filmem i lecimy z kolejną ikoną na tym koncie, bo jest paczka z ikoną Prime lub Medium. I ja już takie mam delikatne zapędy, żeby do niej przejść i ją zrobić. Standardowo pamiętajcie, żeby kliknąć suba, bo jak klikacie suba i klikacie dzwoneczek, to też dostajecie powiadomienia o filmach, które pojawiają się codziennie na tym kanale, bo prowadzimy serię daily. Tutaj jak widzicie już jest ulubionych, więc to tylko od ciebie zależy, czy ta paczka zostanie zrobiona. Ale na ten moment pik, bardzo drogi pik, powiem szczerze. Pik wygląda... No, w sensie pik ogólnie oddaje, bo naprawdę, szczerze, jak miałbym tak przeliczyć sobie, jak ten pik wygląda na większą skalę, bo tych pików otworzyliśmy łącznie z 30-40 na waszych kontach również, a jeśli macie jakieś piki z ikonami, paczki z ikonami, to dawajcie znać na Instagramie, w prywatnych wiadomościach, czy tam na Facebooku, gdziekolwiek, to powiem szczerze, że statystycznie 80% pików oddaje, 80% pików ma w sobie kartę, która jest grywalna, więc prawdopodobieństwo jest dosyć nikłe, że tutaj nie odda, szczególnie, że my raczej mamy tendencję, żeby w tych pikach trafiać fajne karty, no bo Kaka, bo Ginola, bo jakieś Imbokante, bo Tio Hernandez, więc te Road to Glory pod względem pików może być zajebiste. Dobra, przepalamy pierwszy skład. Niestety, prawdopodobnie będę musiał wszystko albo do wszystkich SBC kupować zawodników. I to jest niestety przykra historia, bo liczę, że troszkę taniej mnie to wyjdzie, ale dla kogo to robimy? Dla widza. Dlatego też kupiliśmy Kevina De Bruyne'a i Lukaku. I zgłaszamy skład. I żeby nie popełnić błędu, jaki wystąpił kilka dni wcześniej, kiedy robiliśmy pierwszego pika tutaj, no to otwieramy od razu te paczki, no bo potem już nie będzie okazji. No bo jak będzie okazja, jak pik zostanie odpalony, a wiadomo, że plik blokuje marzenia. I niestety, ale pik nie pozwoli, żebyśmy coś więcej otworzyli. Moi kochani, wystawiamy, lecimy do drugiego SBC, które pozwoli nam wydać jeszcze więcej pitosów. Drugi skład. Skład o ocenie 8-6 i tutaj kupiliśmy Kevina De Bruyne'a. No i kupiliśmy jeszcze... Parejo kupiliśmy, 86. No więc końcy już, że tak powiem, lecą w dół, a jeszcze daleka droga do tego, żeby to SBC całe zostało wykonane, więc pewnie całe SBC będziemy musieli kupić i 87 i 87. Z jeden z ifem, drugi bez ifa, więc no będzie bolało, będzie bolało. I tyle, no i tyle widzowie. Nic, nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba będzie się cieszyć w momencie, kiedy trafimy coś potężnego z player picka z ikoną. Więc przechodzimy do składu 87. Let's go. Skład o ocenie 87. Zgłaszamy skład. Tak, tak, luj. Tak, chcę przepalać. Jak najbardziej. Sprawdzamy skład, odbieraj nagrodę. Wszystko kupione. No, prawie wszystko. Prawie wszystko. Zresztą to widać po końcach, jak kurczą się mocno. O, dobra, banerki. Może coś jeszcze tutaj oddałoby. PS. Oj. Mario Asensio. Mario Asensio. W porządku, niech będzie. Dobra. I cyk. Skład o ocenie 87. Wykonany. Całe, praktycznie cały skład został kupiony. Coinsów. Zostało nam 234 tysiące. 234 tysiące. A tych coinsów mieliśmy przed pikiem. I to jest tutaj najważniejsze pytanie. Czyli było chyba 400. 650 chyba było. 650. Korea się jeszcze nie sprzedał. 650, czyli 400 ponad tysięcy. No. Ja. Messi sprzedany za 225 tysięcy. Łącznie nas to wyszło plus minus 400 tysięcy, 450. Biorąc pod uwagę, że za 450 tysięcy można mieć spokojnie, i to bym powiedział nawet bardzo spokojnie, pana Neymara. Okej. To my chyba Mbappe byśmy nawet mogli mieć. Plus oczywiście karty, które przepaliliśmy notabene. To powoduje, że presja jakaś delikatna ciąży na tym player picku. Presja, która powoduje, że tutaj coś musi być. Bo... Chociaż tu spokojny jestem. Bo tak jak mówię, Ginola też dużo oddał. Ani mieliśmy tam jakiegoś specjalnego nastawienia. Tam można powiedzieć, że zwiększyliśmy wartość pika o 10 razy.
10 razy. Więc miejmy nadzieję, że odda. Będziemy odsłaniać. I co? Let's go. Kurde, nie podobają mi się te statystyki trochę. Nie może być duplikat, bo to nie jest duplikat. O kurde! Sokrates, najgorsza ikona z Brazylii! Kurde! Ale dobra, no... trochę mam ból dupy, widzowie. Powiem szczerze, bo ja jestem zdania, że ogólnie Brazylia zawsze jest winem. I tutaj też jest tym winem. Tylko, że takim winem, który wiecie jak jest. No dobra, Brazylię mam, git. Ja też na pewno nie wejdzie do składu, nie? To... Dobra, tu jest bramkarz. To już wiadomo, że tu jest bramkarz. Żeby tylko mit! Żeby ta omida, widzowie! Żeby ta omida! Jezu! Ale będzie pięknie! Jak ta omida? Na pewno będzie lepszy niż Schmeichel, więc ja tam luźna guma, naprawdę. Dupka nieobsrana, będzie elegancko. Jesteśmy pewni, że tu jest bramkarz. Dlatego też bardzo się cieszę, że mamy Holandię. Tylko teraz mega istotna sprawa, żeby tu był medium. Bo ta karta medium Van der Sara jest potężna. Baby! Dobra. Dobra, to wszystko to wiemy, co tu jest. Boję się, widzowie, że tutaj... Kurde. Czemu dało 3 karty baby? Sokrates też jest baby? Sokrates też jest baby. Są 3 karty w porządku. Mamy Sokratesa, mamy Van der Sara, mamy Siena. Sokrates, no karta niegrywalna z definicji, bym powiedział. 80 tempa, karta ofensywna, czy to na skrzydło, czy na napad, no bez sensu. Van der Sar na bramkę? Moim zdaniem winek. Moim zdaniem winek, choć wiadomo, że to zdanie są podzielone, no bo to jest jednak baby. No i jest ten Essien nieszczęsny. Karta typowo defensywna. No jak strzeli na przykład na bramkę, to bardzo często zamiast bramkę to doli okno w bloku obok. Ale, no nie wiem co tu wziąć. Po naradzie, która trwała kilka godzin, kilka dni, kilka tygodni, bierzemy Michaela Essiena. Dlaczego Michael Essien? No myślę, że tutaj zdecydowała i zaważyła piosenka, którą nagrał o Michaelu Essienie Taco Hemingway. Właśnie dlatego ten Essien dołącza do naszego zespołu. I paradoksem tej paczki, ogólnie tego pika i wszystkiego, co w tym składzie się dzieje, jest to, że wczoraj poruszając temat player pika z ikoną, powiedziałem, że niemożliwym jest, żeby w piku z tymi kartami były 3 razy karty baby. Hello! Wszystko jest możliwe, jak widać, widzowie. Wszystko jest w waszych głowach. Jak chcecie, to wszystko możecie zrobić. Dlatego też ja chciałem trafić 3 karty baby i marzenia się spełniają. Dzięki czemu Michael Essien dołączył do naszego zespołu. I co nam daje Michael Essien w tym wypadku? Michael Essien daje na pewno nam to, że my możemy sobie pozwolić na sprzedanie Valverde. Sprzedając Valverde, nie mając żadnych kart mimo wszystko w klubie, na co możemy sobie pozwolić, widzowie? Nie, na pika już nie, ale na paczkę z ikoną pośrednią lub prime. Jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzu.